czy macie taki stan, jak się widzicie, takiego przejścia między śnieniem a tą naszą rzeczywistością. Kiedy umysł zaczyna pracować, to jeszcze nie czujecie tylko napięcia, tego stresu nadchodzącego dnia. Byłem właśnie w takim stanie i nagle czuję na sobie dwie ręce, szakna z tyłu. Taki lekko zdziwiony, odwracam się, patrzę, moja dwuletnia córka zaczyna się do mnie dobierać i wkłada mi ręce za moją koszulę. I się tak na nią patrzę, przycieram oczy, Zoja, mama jest tam. I nie wiem, czy wam się tak zdarza czasami, że tam najbliżsi was nie poznają. Moja córka pomyliła mnie z moją żoną, bo to po prostu jest zadziwiające, ale tak czasami jest, że nakładamy maski, udajemy kogoś, kim nie jesteśmy i przez to ludzie nas nie poznają. Nie poznają, kim tak naprawdę jesteśmy. Znacie takie sytuacje? Często tak bywa. I może to jest dlatego, że każdy z nas ma jakąś rolę w tej społeczności. Każdy z nas pracuje gdzieś, ma jakiś tytuł. Każdy z nas jest pochodzi z jakiegoś miasta, ma jakieś hobby. Ty jesteś facetem, ty jesteś kobietą. Różnimy się. Ale tak naprawdę, na pewnym poziomie, na takim uniwersalnym poziomie, wszyscy jesteśmy tacy sami. Znacie ten poziom? Czujecie? Jaki on jest? To jest to miejsce, które mówi nam, że jesteśmy tu po coś. Przyszliśmy tu z jakiegoś powodu. Dzisiaj opowiem wam o dwóch narzędziach, które pozwalają. Dzień dobry, Adamie. O dwóch narzędziach. O jednym bardzo często właśnie opowiada Adam. Jest to podróż bohatera. A drugi archetyp, drugi model, związany jest z tym, co stworzył Jung. Te dwa modele dla mnie są niezwykłą ścieżką, niezwykłym narzędziem do tego, żeby nawigować po tej rzeczywistości, żeby eksplorować i wydobywać to, co mam w środku, żeby stawać się bardziej autentycznym. Na zewnątrz, dla siebie i dla innych. Jakże istotne jest to na ścieżce Toastmastera. Będąc tutaj, ludzie czują naszą autentyczność, albo to, że nakładamy maskę. Używając tych narzędzi, jesteśmy w stanie wydobyć to, co jest najważniejsze z nas, z naszego środka, i dać tą autentyczność, dać to innym, zainspirować, zmienić. Jak odkryłem tę narzędzie? Odkryłem je, realizując największe marzenie. Marzenie mojego życia. Ono przez 30 lat było gdzieś skrzętnie schowane w środku. Nie pokazywałem. I w końcu, w wieku 35 lat, odważyłem się. Odważyłem się, żeby podążyć za swoimi marzeniami. I wtedy stwierdziłem, że 7 miesięcy w Ameryce Południowej, 7 miesięcy w Stanach, podróżując, zdobywając wiedzę, której nigdy nie zdobyłbym w szkole, na studiach, w pracy. To mnie zainspirowało. Przeczytałem wtedy książkę Campbella, Podróż bohatera ciągłych fal. I tam odkryłem ten model, który był dla mnie niezwykłą inspiracją do tego, żeby lepiej radzić sobie w tym nieznanym otoczeniu. Po powrocie spędziłem jeszcze pół roku jeżdżąc camperem po Polsce. Później założyłem fundację, w której wykorzystałem te wszystkie narzędzia archetypowe po to, żeby inspirować młodych ludzi. Prowadziliśmy warsztaty, programy, konferencje do studentów. Ten model również świetnie sprawdził się, kiedy postanowiłem wyprowadzić się na wieś. Przez rok
mieszkałem z żoną na wsi. I ostatnim elementem, ostatnim obszarem, w którym testuję te modele, jest biznes. Teraz, tak jak to zapowiedział przedmówca, staram się wykorzystywać te modele aktywowe, pracując jako interinator, jako coach z przedsiębiorcami i z ich menadżerami. Archetypy dotykają do tej właśnie wspólnej płaszczyzny, do tego miejsca, w którym wszyscy jesteśmy podobni. I wydawałoby się niektórym sceptykom, że to jest niemożliwe, żeby jakiś jeden model uniwersalny, żeby pasował do każdej sytuacji. Od mieszkania na wsi, po fundację, przez podróże, aż do biznesu. Zaskakujące, ale to tak naprawdę jest. Jeżeli ktoś jeszcze nie wierzy, to może spojrzeć na sukces Gwiezdnych Wojen. Gwiezdne Wojny są kanwą dla naszego wydarzenia, Jedi'a. I tam również George Lucas konsultował scenariusz z Campbellem. Stworzył na tej bazie, na bazie monolitu, scenariusz, który poruszył serca i umysły milionów ludzi na całym świecie. My zaczniemy od pierwszego modelu, stworzonego przez Junga, nazwanego archetyp 6. Nie jestem tym, co mi się przydarza, ale tym, co wybieram. To jest klucz do tego modelu. Zrobimy mało ćwiczenie. Dowierzcie się w parę, proszę. Poznacie się przy okazji troszeczkę lepiej. Najlepiej jak staniecie, macie do dyspozycji tutaj te przejścia. To nie krótkie ćwiczenie, ale potrwa ze 3 minuty. Także wstajemy. Dobieramy się w parę. Zajmę na parę. Ja nie mam parę. Polecenie jest takie. Nie mówimy, nie rozmawiamy. To jest ćwiczenie, które powiemy w ciszy. Pierwsza osoba, bierzcie pierwszą osobą. Osobę. Zaciska pięść, a druga tylko gestami ma sprowokować tą osobę, żeby otworzyła tą pięść. A ta, która ma zaciśniętą pięść, otwiera tylko wtedy, kiedy czuje, że już została przekonana. Działam! Macie zaciśnięte. Możecie dotykać, nie mówimy. Przejdziemy do dwóch. Jeżeli się udało, to zmieniamy. Jak ktoś skończył, już może siadać, może się obserwować, jak nie sobie rano. Zaraz pokażę wam, każdy z was intuicyjnie zna ten
chwilę zobaczycie tutaj. Powiedzcie, jak na początku się czuliście? Teraz nie, generalnie zapowiedziałem ćwiczenie. Świetnie. Tak, bo lubię się dzieje. I? Wyzwanie, coś nowego, niespodziewanego. Prawda? To jest taki moment, kiedy wchodzicie w nową przestrzeń, nie wiedzą, co się zaraz wydarzy. Tak? Pamiętacie to? Czucie? A ja myślałam, że będzie dalej. Już od razu chciałam. W tym modelu ten etap nazywa się niewinnością. Jesteśmy niewinni. Nie wiemy, co się zaraz wydarzy. Drugim etapem jest co? Co się w kolejnym etapie dzieje? Jak już wiecie, jakie jest polecenie? Jak to polecić? Właśnie. Szukanie, próbowanie. Ale jak z tym się poradzi? To jest słowo kluczowe. To jest postawa sieroty. Prawda? Sierotka Marysia, która przychodzi i nie wie, co ma zrobić, jak ma używać tej sytuacji. Ale nie było dla mnie kryterium, jak to mam odpowiedzieć. Także ja na przykład nie zrozumiałem tego ćwiczenia, to nie wiedziałem, jak się dla niej zabrać. Okej, czyli został pan na etapie niewinności. Okej, kolejnym etapem jest. Jak myślicie? Próbowanie, tak. A jeszcze dalej, jak to się przedłuża, przedłuża, nie mamy wyników, nie mamy efektów, to jak jest frustracja, tak. Niecierpliwość, znużenie, zmęczenie. W tym modelu. Tak, ten etap nazywa się męczennikiem. To są też takie symbole, które znajdziecie w bajkach. Czy w historiach? Męczenie. Kolejny etap. Jeszcze nie. Jeszcze mamy. Tak, szukanie pomocy, tak, albo szukanie inspiracji, rozglądanie się, kto robi to inaczej, prawda? Był taki, ktoś widział u siebie, zauważył, tak, że zaczął się rozglądać, tak? Był taki moment, prawda? To jest etap wędrowca. Wędrujecie, czy fizycznie, czy mentalnie, szukając rozwiązania. Wiecie, że w tym zamkniętym obszarze, w którym się znajdujecie, nie jesteście w stanie znaleźć rozwiązania. Okej, co dalej? Bardzo dobrze. To jest etap wojownika. Czyli tego, który z determinacją, z samodyscypliną próbuje, uwierzył, że może. Sprawdził, że innym się udało. W związku z tym próbuje, działa, rozwija się, kontynuuje, jest kreatywny. I na końcu to jest. Jedi, jest Mark, który bawi się taką sytuację, który czaruje. Był tutaj jakiś Mark, który zaczarował tę sytuację. Komuś się udało. Ja pamiętam taką sytuację, takie rozwiązanie, że dziewczyna pracowała z jakimś chłopakiem i bardzo im nie szło. I była też druga para, gdzie chłopak, mężczyzna, wiecie, kogucik, i dziewczynka taka drobna, też się zakłuszczyli. Okazało się, że on powiedział, nie, nie da mi rady, a ona też potrafiła sobie z tym poradzić. Podszedłem do tej jednej dziewczyny, powiedziałem, że jest tancerką. Powiedziałem, żeby zatańczyła z tamtym kogucikiem. Słuchajcie, po prostu. Wow! Było tak niespodziewane, tak zaskakujące, że tamten od razu puścił pięść i zaczęli tańczyć. To jest pozycja Marka. Zobaczcie, jak wygląda ten model. Tada, jest smok. Smok, który tak naprawdę jest w nas. Drzemie nas. Bo to ćwiczenie, to doświadczenie było trudne tylko dlatego, że sobie je tak wyobraziliśmy, dlatego, że tak je potraktowaliśmy. Można było podejść na tych kilka sposobów, prawda? Można było być niewinnym, można było być sierotą, męczennikiem,
wędrowcem, wojownikiem albo magiem. Jest jeszcze jeden klucz do tego modelu, który też bardzo jest związany z tematem tego TLI. Co to jest? Jeszcze raz. Moc, bardzo dobrze, ale jaka? Jaka moc? Jakie są moce? Dokładnie, jasna i ciemna strona mocy. Brawo. No to idziemy dalej. Jaka jest ciemna strona niepewności? Bycie ofiarą. Bycie ofiarą, bardzo dobrze. Ignorancja. Co jeszcze? Okej, no może przeskoczmy do jasnej strony. Jaka jest jasna strona w takim razie? Dziewica. Tak, czysta. Czysta karta. Prawda? Biała karta. Co jeszcze? Wrażliwość, tak. Brak zdania. Tak? Brak zdania, dokładnie, tak. Co jeszcze? Jeszcze z jednej strony. Jest brak zdania? Tak. Nie, no bardzo. Że wchodzisz i po prostu jesteś nieobciążona. Nie masz tego bagażu, który cię od razu wystawia. Co jeszcze jest ważne? Tak, co jest jeszcze ważne? Co jest jeszcze bardzo ważna rzecz? W dzisiejszych czasach jest to szczególnie ważne. Filtrowanie. Filtrowanie rzeczywistości. Interesuje Was tylko to, co jest dla Was najważniejsze. Pozostałe rzeczy jesteście tam niewinni. Jeżeli Was nie interesuje polityka, w ogóle nie zaglądacie tam. Jeżeli Was pewne strony nie interesują, też pozostajecie świadomie czyści, niewinni. Idziemy dalej. Środek. Ciemna strona, środek. Która? Tak, ale co jeszcze? Wykorzystuje innych. Tak, żeby im pomagali, żeby rozwiązywali za nim problemy. Jest taką wieczną środą. Macie takie osoby przy Was? Nie bierze odpowiedzialności. Taka jest typologia. Okej, taka jest jasna strona mocy. Tadam. Jesteśmy kreatywni, jest godzina wczesna. A to są proste pytania. Umiewać słowa z innymi, żeby nie było. Nie! Moc, jasna strona mocy. Bezinteresowna, pytająca o pomoc. Tak, pytająca, szukająca. Jestem w nowej firmie, jestem w Toastmasterem świeży i po prostu pytam wszystkich. I zakładam, że oni mi są tutaj potrzebni już, oni mi dadzą tą pomoc, bo wiedzą, że jestem nowy. Pomogą mi. To jest właśnie moc sieroty, która jest świadoma tego, że ma tą moc, że może pytać, że może się dowiadywać. Ale chodzi o to, że chodzi o to, że ten model pokazuje nam, jak możemy dojrzewać. Chodzi o to, żeby wykorzystać ten model, żeby dojrzewać, żeby stawać się magiem, prawda? Widzieliśmy wczoraj magów na Toastmasters, prawda? Na konkursie. Tam były osoby, które czarują, po prostu czarują publiczność, wciągają na własne historie. Ten model też do tego służy, jeżeli się przechodzi tą jasną stroną mocy, prawda? Można utknąć po tej ciemnej, która sprawia, że się staczamy. Tada! Jasna strona. Już wiemy, co jest jasną stroną. Środy, tak? Tada! Znaczy, nie patrzcie na ten... Właśnie chodzi o to podejście z czystą głową, prawda? Żeby podejść do tych nazw z taką otwartością. Bo sierota ma jakieś takie społeczne konotacje. Tak? Otwieramy głowę i patrzymy na naczelnika. Na ciemna strona mocy naczelnika. Tak. Cierpi. Ciągle. Tak. Wykorzystuje innych do tego, żeby się urwali. Żeby mi ciągle rozwiązywali problemy, ale on tak przynosi następne.
jasna strona mocy, męczeńska. Akceptacja. To będzie robić. Oświeca się dla innych. Tak. Jest też takie przysłowie fajne. Cierpienie. Uszlachetnienie. Tak, dokładnie. Nie, to jest prawda. Porozmawiajcie z osobami, które doświadczyły na przykład rodzicielstwa, szczególnie przez pierwsze miesiące czy lata. To jest dużo cierpienia, ale to też daje taką pokorę, daje taką siłę wewnętrzną do tego, żeby zmagać się z różnymi sytuacjami. Na przykład z połukowaną przez dwie ręce, które szukają piersi. Nie tu, gdzie trzeba. Uczy pokory. Uczy pokory, tak. To miejsce uczy pokory. Ale można się stoczyć, prawda, chodząc w ciemną stronę i po prostu użalać, ciągle się użalać. Zauważcie, że ten model też można pięknie nałożyć na kultury. Że na przykład nasza kultura w jakich obszarach funkcjonuje, a na przykład zachodniej kultury albo zielone. Także jesteśmy społecznie też obciążeni. Okej, okay, idziemy dalej. Ten drobiec. Ciemna strona, ten drobiec. No to jest znaczy właśnie jasne. Zostawia innych, tak. Jest lojalny, odchodzi, ucieka. Nie przywiązuje się. Jasna strona mocy. Szuka, jest inspiracją, jest takim nowym, świeżym spojrzeniem. To będzie już szybki przeskok. Bohater to ktoś, kto łączy swoje życie z czymś większym niż on sam. Tak jak łatwo idziemy. W którymś momencie podążyłem za tym czymś. Za takim wołaniem, za tym moim marzeniem dzieciństwa, żeby wyruszyć w podróż. No ale nie o taką podróż chodzi, prawda? I tak naprawdę nie o samą podróż chodziło, tylko o to, co z niej przywiozłem. Oczywiście nie takie rzeczy. To jest tylko symbol, ale z każdej podróży się coś przywołuje, prawda? Nie wiem, czy wy też macie takie doświadczenie. To doświadczenie, które stamtąd przywozicie, jest tym najcenniejszym. Nie te rzeczy, tylko to, co się w was zmieniło. Nową tożsamość. To są właśnie zdjęcia z tej podróży, gdzie 7 miesięcy spędziłem w Ameryce Południowej i tutaj w Stany. I to jest ten model. Tak jak wam powiedziałem, model jest uniwersalny. Jest wykorzystywany od momentu, tak szerzej, od momentu sukcesu Star Wars, Disney World. Wtedy to, tak jak wam powiedziałem, Campbell rozmawiał z George'em Lucasem na temat tego, jak stworzyć scenariusz, który poruszy serca ludzi, który po prostu wniknie gdzieś głęboko w ich strukturę, emocjonalność, ich tożsamość, będą żyć w tym modelu. I to jest właśnie ten model, który później został przełożony na książkę, która opisuje, jak pisać scenariusze. I takie filmy jak Matrix, jak Matrix Misja, Avatar i tak dalej. Wszystkie one opierają się o ten model. I on jest tak naprawdę bardzo, bardzo prosty. Jest miejsce, z którego wyruszamy, w którym czujemy wołanie. Czujemy, że coś potrzebuje przez nas większego przemówić. To jest na przykład to moje marzenie, żeby wyjechać, żeby wyjechać w świat. Drugi etap to jest bycie w tym innym świecie. To jest ten moment, kiedy jesteśmy zanurzeni w inną tożsamość, w inne wydarzenia. To jest taka droga w prób, która się zaczyna. To są też momenty kuszenia, to jest moment, kiedy umiera ego, kiedy dostajemy nagrodę i eliksir. Eliksir to jest ta nowa tożsamość. Z tym eliksirem wracamy, żeby się dopasować, ale też żeby się dzielić. Tak jak ja teraz
tym modelem, który poznałem podczas tej swojej podróży. Chodzi o to, żeby będąc takim niewinnym w pewnym sensie, w danej tożsamości, zmierzyć się z czymś większym w tym innym świecie, żeby stać się kimś nowym. Opowiem wam teraz krótką historię i chciałbym, żebyście patrząc na tę historię, dopasowali ją do tego modelu. Opowieść będzie o braciach Wright, którzy wynaleźli samochód. Było to przed 1900 roku i wtedy Wilbur, który był starszym bratem, był wizjonerem, razem z bratem prowadził sklep z rowerami oraz taką też produkcję. Nagle doszedł do takiego miejsca progowego w swoim życiu. Stwierdził, że potrzebuje czegoś więcej. W swoim kalendarzu napisał któregoś dnia, że on ma poczucie, że bycie w rodzinie dobrej, ułożonej ma pewne złe konsekwencje. Otóż odkrył, że te schematy, w których żył, ograniczają jego rozwój twórczości i talentu. Zaczął zastanawiać się, czego on tak naprawdę potrzebuje w życiu. I wrócił do takiego marzenia z dzieciństwa o latach. Zaczął obserwować ptaki. Któregoś dnia napisał list do ojca. Ojcze, ja głęboko wierzę, że człowiek może latać. I chcę zaangażować się w ten projekt. Nie dla pieniędzy, nie dla zysków, ale dla przyjemności. Szczęście w nieszczęściu polegało na tym, że matka braci Wright nie żyła, a ojciec był biskupem, który jeździ po całym kraju, w związku z tym mieli tą przestrzeń. Zaprosił brata do współpracy, brat był genialnym inżynierem i razem stworzyli niezwykłą grupę, która zaczęła rozwijać projekt latawca. W tamtym momencie już pojawiły się pierwsze projekty, które, modeli, które latały. Gdzie teraz jesteśmy? Zaczynamy przechodzić przez ruch. Znaleźli miejsce, idealne miejsce do tego, żeby wykonywać te testy. Wiedzieli, że muszą przejść przez trzy etapy. Po pierwsze muszą zbudować latawiec, po drugie muszą nauczyć się sterować, po trzecie muszą zauważyć silnik. Wybrali piękne miejsce, gdzie po horyzont roztaczały się wydmy, biały, stały wiatr. I kiedy byli gotowi z pierwszym projektem, spięli się na jedno miejsce. Spojrzeli na tą przestrzeń, którą sobie zbudowali, zaczęli pierwsze testy.